Zgodnie z zapowiedziami obrońców praw zwierząt zablokowana została dzisiaj rano droga do Morskiego Oka. Kilkadziesiąt osób w proteście usiadło na drodze, blokując w ten sposób przejazd konnym zaprzęgom wiozącym turystów na wozach. Pomimo próśb komendanta straży parku oraz przedstawiciela urzędu gminy w Bukowinie Tatrzańskiej protestujący nie zeszli z drogi. Po przepychance słownej doszło do rękoczynów. Animalsi zostali zepchnięci z drogi, a dwa fasiągi z turystami przejechały. W wyniku przepychanki poszkodowani są zarówno po stronie protestujących, jak i górali. Ciągnąłem człowiek do lasa, a sworty wyskoczył, zażywaj z dziką i gazem pieprzowym. No i godzinę nie widzę na oczy już. Czekaj, jeśli będę widział jeszcze. Więcej na ten temat powiemy w poniedziałkowym wydaniu wiadomości.